Cześć, tu Ernest. W tym filmiku powiem wam, jak wykonać wyzwania do grywki do elegantki. Za wykonanie ich odblokujecie ten oto bardzo ładny styl. Zaczynajmy. Pierwsze wyzwanie rozkazuje nam wyłowić dowolny przedmiot wędką w trzech różnych miejscach ze znakiem zakazu łowienia ryb. To bardzo proste wyzwanie. Trzy takie znaki stoją wokół sierbanych szuwarów. Oto pierwsza lokacja, gdzie taki znak stoi. Drugi znak stoi w dokładnie tym miejscu. Trzeci znak znajduje się tutaj. Przy każdym znaku stoi beczka z wędkami. Wyekwipujcie taką wędkę i złówcie dowolny przedmiot przy każdym z tych znaków, aby wykonać to wyzwanie. Drugie wyzwanie brzmi: zjedz jabłko, grzyba lub siorbogrzyba. Najwięcej jabłek jest w sadzie, który znajduje się na północ od farmy Furii. Pamiętajcie, że aby móc zjeść jabłko, trzeba mieć mniej niż 100 punktów zdrowia. Grzybki są niedaleko, a dokładnie wokół pomnika, ukrytego wśród drzew, w tym miejscu. Grzybki występują też wzdłuż rzeki, w piszczącej puszczy. Siorbogrzybki za to występują tylko i wyłącznie na terenie bagna obok sierbanych szuwarów. Bardzo łatwo jest zauważyć te grzybki z daleka. Aby to wyzwanie wykonać, należy zjeść 3 takie dowolne przekąski. Jeśli jednak będzie trzeba zjeść 3 różne przekąski, to lokacje już znacie. Już trzecie wyzwanie polega na otworzeniu 5 rzadkich skrzyń lub lamp zaopatrzeniowych. To jest jedno z tych wyzwań, które jest w pełni kwestią losu. Rzadkie skrzynie wyglądają i brzmią następująco. Zastępują one losowe skrzynki, które normalnie pojawiają się na wyspie. I nie ma żadnej pewnej lokacji, gdzie taka skrzynka może się pojawić. To jest losowe. W znalezieniu takiej skrzynki na pewno pomaga dźwięk. Jest on inny od tego, który wydaje zwykła skrzynka. Ponieważ to jest w pełni losowe, polecam wylądować w jakimś mniej znanym miejscu, w którym wiecie, że jest dużo skrzynek i nikt wam nie przeszkodzi. Lamy zaopatrzeniowe też są bardzo losowe. Co każdy mecz w różnych miejscach na mapie, pojawia się w sumie 5 lam. Lamy, nawet gdy nie ma z nimi żadnego wyzwania, są bardzo cennym łupem, dlatego z nimi może być o wiele ciężej. Najlepszym sposobem na znalezienie takiej lamy jest chyba najzwyczajniej wypatrywanie w locie. Lamy można oznaczyć z bardzo daleka, ale wybierzcie może lepszą lotnię ode mnie, najlepiej parasolkę. Czwarte wyzwanie zleca nam zdobyć likwidację w 5 różnych nazwanych miejscach. Nazwane miejsca to takie, które mają swoją nazwę na mapie, na przykład Przyjemny Park czy Słone Strzechy. Do tego wyzwania polecam zwykłe tryby. Łatwiej jest tam, moim zdaniem, znaleźć przeciwników w nazwanych lokacjach. Likwidacja jak likwidacja, zależy już od was. Piąte wyzwanie zleca nam złapać 3 ryby w zalewie kajaków, zalewie zastoju lub sadzawce z płaszczkami. W każdej z tych 3 miejscówek są beczki z wędkami. Aby to wyzwanie wykonać, trzeba złowić 3 dowolne ryby w jednej z tych miejscówek. Wybór należy do was. Pamiętajcie, że ryby, a dokładniej narybki, można wyłowić nawet jeśli nie ma skupiska na wodzie. A jeśli okaże się, że trzeba wyłowić po jednej rybce w każdej z tych lokacji, no to już je znacie. Szóste wyzwanie wysyło nas w odwiedziny 3 różnych punktów orientacyjnych na mapie. Samotny leżak znajduje się na górce, niedaleko paskudnej przystani. Z jakiegoś powodu ta górka na mapie jest ośnieżona, a w samej grze już nie jest. To może trochę zmylić. Stacja radiowa stoi niedaleko skalistych skarb. Tutaj. Kino pod gołym niebem to oczywiście karkołomne kino, które znajduje się obok centrum wyspy. Siódme wyzwanie zleca nam zdobyć likwidację z karabinu szturmowego, strzelby lub karabinu snajperskiego. Do tego typu wyzwań polecam oczywiście na parzankę. Łatwo jest tutaj znaleźć każdy typ broni i przeciwników. Do tego jest odradzanie się. Nazwy kategorii tych broni chyba mówią same za siebie. Mała uwaga. Jeśli jakieś wyzwanie nie zalicza wam się na parzance, to trzeba je wykonać w zwykłych trybach. Niestety to jest błąd, który zostanie naprawiony, ale w aktualizacji, w następnym tygodniu. Ósme wyzwanie brzmi: zniszcz teleskop, telewizor i słup telefoniczny. Teleskopów jest dużo na wyspie. Oto przykładowe lokacje, gdzie takie teleskopy znajdziecie. Telewizory są obecne w prawie każdym domku na wyspie. Trudno jest ich nie znaleźć. A oto jak słup telefoniczny wygląda w Fortnite. Najwięcej takich słupów stoi wzdłuż ścieżki, idącej od tej małej grupki domków, aż po Przyjemny Park. Dziewiąte wyzwanie wysyło nas w poszukiwania kolejnego krasnala. Krasnal do tej misji będzie stał na małej górce, tuż przy sadzie.
Dokładnie tutaj. Ostatnie wyzwanie rozkazuje nam zatańczyć na trzech różnych szczytach górskich. Szczyt góry H7 jest w tym miejscu. Szczyt góry F8 jest tutaj. Szczyt góry Kajzato jest tutaj. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.